Trwają przygotowania do tegorocznej edycji Daisy Days w Pszczynie. Na pszczyńskim rynku już pojawiło się mnóstwo kwiatów i roślin, które złożą się na ogrody Daisy. Będzie je można oglądać przez 3 dni od 19 do 21 maja, ale to nie jedyne atrakcje, które czekać będą na mieszkańców od piątku. Seriale, te które lubimy, kochamy, Janosik 07 z Głości, 40-latek, opowiadają historię Pszczyny. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, koniecznie musi znaleźć się w tym miejscu w piątek o godzinie 20.30, by przekonać się, że właśnie tak jest. Koncert Pszczyna na filmowym tle o 20.30 tutaj jutro, o 20.30 w piątek. W sobotę muzyka operowa, operetka i nie tylko, również wieczorem na rynku, a w niedzielę muzyka amerykańska. A oprócz tego majówka konna, gra miejska czy iluminacje na rynku. Święto Księżnej Daisy ma już długą historię w Pszczynie, a tegoroczna edycja ma być wyjątkowa. Święto wzięło się 10 lat temu, bo to dzisiaj jest jubileuszowa edycja Daisy Days. Wzięło się z tego, że Daisy, czyli Księżna Daisy, jest ikoną Pszczyny. Została ona oficjalnie uznana taką ikoną Pszczyny w strategii promocji, która została uchwalona w 2012 roku. I od tego czasu to święto Księżnej Daisy odbywa się co roku w maju. Daisy Days rozpoczną się w piątek o godzinie 9 i zakończą w niedzielę o godzinie 23.